19 października rozpoczynają się rozgrywki 75. sezonu NBA. 75-lecie ligi to perfekcyjna okazja, by trochę poświętować. Nie dziwne więc, że NBA promuje najbliższy sezon nowym, diamentowym logotypem oraz specjalną akcją promocyjną. Najnowsza, niemal 3-minutowa reklamówka prowadzi nas przez koszykarską alejkę, przy której mieszkają koszykarskie legendy. Można na niej spotkać największe współczesne gwiazdy, najwybitniejszych młodych przedstawicieli NBA, a to wszystko oglądamy za szyb koszykarskiego autobusu, którego prowadzi Michael Jordan. No, ten drugi. Czy to najlepsza reklama NBA w historii? Szczerze mówiąc, konkurencja jest naprawdę spora, bo NBA jak mało kto umie w marketing i przez lata widzieliśmy ogrom niesamowitych produkcji. Ale odbiór na całym świecie mówi sam za siebie. Fani, zawodnicy, nawet ludzie niezwiązani z koszykówką są zachwyceni retrospektywną podróżą przez aleje NBA. To idealna zapowiedź sezonu i w tym filmie przedstawię wam wszystkie postacie, gagi, kontekst sytuacyjny z właśnie tej reklamy, a że mamy tu spory miks pokoleniowy, może być ciekawie i zabawnie. Cześć, z tej strony Keep the Beat, to jest kanał o koszykówce, dziś niedziela i nie chciało mi się szykować włosów do ujęć z kamery, więc w zamian wrzucam moje kilkudniowe zdjęcie z Kawhiem Leonardem. Byłoby bardzo miło, gdybyście zostawili pod tym filmem kciuka w górę, zasubskrybowali kanał i kliknęli w dzwonek, by otrzymywać powiadomienia o kolejnych koszykarskich filmach. Po obejrzeniu filmu napiszcie w komentarzu, jak wrażenia po reklamówce oraz czy przypadkiem nie przeoczyłem jakiejś ciekawostki, o której warto byłoby wspomnieć. No cóż, zaczynajmy. Film rozpoczyna się dość oczywistym nawiązaniem do loga NBA, którego kształt przypominają chmury ułożone na niebie. Po scenie z rzucającą do kosza dziewczynką widzimy nadjeżdżający autobus, w którym kierowcą jest Michael Jordan. Michael B. Jordan, gwoli ścisłości. Prosi się tutaj o dygresję co do powtarzania żartów z sequeli pewnych kinowych hitów sprzed lat, ale skupmy się na autobusie, bo to nie byle jaki bus. To Hoop Bus, koszykarski autokar, który naprawdę istnieje. Organizatorzy Venice Ball z Los Angeles postanowili dokonać renowacji starego szkolnego autobusu, nadać mu intensywny koszykarski klimat oraz zamontować na jego czubie najprawdziwszy kosz. Bus pełni rolę symbolu we wszelakich akcjach społecznych organizowanych przez jego właścicieli. Szacunek przeogromny za inicjatywę. Michael B. Jordan odpala silnik, zaprasza na autobus numer 75 linii NBA i odpala w radio kawałek będący hitem wielu pokoleń. Apache, zespołu Incredible Bongo Band, choć pewnie wielu z was może kojarzyć ten numer też z hip-hopowej wersji zespołu Sugar Hill Gang i setek innych kawałków, które wykorzystały ten charakterystyczny bongosowy beat. Polecam stronkę whosampled.com. Bus rusza, odsłaniając napis Game Never Stops, no bo przecież dokładnie tak jest, po czym widzimy pierwszych mieszkających naprzeciw siebie sąsiadów. Magica Johnsona mieszkającego pod numerem 32, Larry'ego Birda pod numerem 33. To oczywiste nawiązanie do numerów, które nosili grając w NBA oraz do ich słynnej rywalizacji. Mówisz Larry, myślisz Magic. Mówisz Magic, myślisz Larry. Dominujące barwy w kadrze? U Magica złoto i purpura, choć tylko w postaci kwiatków, u Birda wszechobecna zieleń oraz krasnolud ogrodowy. Może nie jest to dokładny skrzat z celtyckiego logo, ale skojarzenie jest jednoznaczne. Dwayne Wade mieszka pod trójką i wychodząc przed dom krzyczy "This is my house!" To odniesienie do jednego z najlepszych występów Wade'a. 9 marca 2009 roku Miami Heat po dwóch dogrywkach pokonało Chicago Bulls z młodziutkim Derrickiem Rose'em. Wade zdobył w tym spotkaniu 48 punktów, 12 asyst, 6 zbiórek, 4 przechwyty, 3 bloki i trafił game winnera, który wprawił graczy Bulls w osłupienie. Wade wskoczył na ławkę dla mediów i wykrzyczał do widowni słynne już "This is my house". Ten tekst stał się zresztą jego wizytówką. W następnych latach zdarzało mu się go powtarzać. Jedziemy dalej i na sznurkach do prania suszą się jerseje koszykarskich legend. Wśród nich m.in. Allen Iverson, Tracy McGrady, Pete Maravich, Clyde Drexler, Alex English, Chris Mullin czy Isiah Thomas. Kolejne ujęcie to koszący trawnik lider Utah Jazz, Donovan Mitchell, a następnie Oscar Robertson. I tu się na chwilę zatrzymajmy. Oscar mieszka pod numerem 181. Dokładnie tyle razy zdobył w meczach triple-double i trzyma w ręku gazetę z newsem o Russellu Westbrooku, łamiącym jego rekord. Piękna sprawa celebrować łamanie rekordów. Jeśli wejdziecie na główną stronę NBA, to zobaczycie, że najbliższy sezon jest właśnie promowany ciekawymi pytaniami w stylu, które rekordy zostaną pokonane jeszcze w tym roku. Skoro Oscar czyta o Westbrooku, to było jasne, że Russ pojawi się w następnym ujęciu. Zeszły sezon zakończył z liczbą 184 triple-double. Ciekawe, ile ich dołoży w barwach Lakers w tym sezonie. Kolejny przystanek to świetne połączenie Dirka Nowickiego z Karimem Abdul Jabbarem. Dirk, który karierę zakończył 2 sezony temu, uczy się skyhooka, podczas gdy lektor używa zwrotu "nigdy nie jest za późno, by nauczyć się nowych trików". Karim, który spopularyzował owy słynny rodzaj rzutu spod kosza, tłumaczy Dirkowi, jak powinno się to robić, ale co ciekawe, robi to siedząc na nie byle jakim krześle. To bujane krzesło 22 kwietnia 1989 roku zostało mu podarowane przez Lakers, specjalnie z okazji ostatniego meczu w karierze 42-letniego wówczas Karima. Na kolejnym ujęciu widzimy Manu Ginobiliego, który bawi się w kucharza, przyrządzając argentyński przysmak asado. Cały plan bardzo przypomina reklamy H-E-B, w których gwiazdy San Antonio Spurs występują od lat. Todo está muy sabroso, pruébelo. You guys know we don't speak Spanish, right? Go ahead, try it. Trey Young przygotowuje sobie zimną kąpiel, wsypując do wanny kostki lodu. W końcu jego ksywka to Ice Trey. Manu rzuca alejupa do Zaka Lavina, dwukrotnego zwycięzcy konkursu wsadów, po czym słyszymy zwrot "Throw it down, big man" w wykonaniu Billa Waltona, legendy Portland Trail Blazers, a następnie komentatora meczów NBA. Ciekawe, że Bill wypowiada się na tle Ogrodu Róż. Za jego czasów mecze w Portland odbywały się w hali Rose Garden Arena. Aktualnie jej nazwa to Moda Center. Michael B. Jordan mówi o globalizacji NBA, co podkreśla mural, na którym można zobaczyć międzynarodowe gwiazdy ligi. Świętej pamięci Dražen Petrović z Chorwacji, Rudy Gobert z Francji, Yao Ming Chiny, Nikola Jokić Serbia, Hakim Olajuwon Nigeria, Luka Doncic Słowenia, Joel Embiid Kamerun oraz Steve Nash Kanada. Chris Paul na tle pucharu NBA przekazuje kręcącą się na palcu piłkę małej dziewczynce i to może nie było planowane, ale lekko kojarzy mi się to z reklamami State Farm, w których Chris Paul wcielał się w rolę uczynnego i zawsze skorego do pomocy brata Cliffa Paula. A tak poza tym, w dosłownym tłumaczeniu słyszymy: ta społeczność rozciąga się na każdą krawędź globu, na co dziewczynka z autobusu odpowiada, że świat przecież nie ma krawędzi. Tutaj nie uwierzę, że nie jest to przypadkowy punch w stronę Kyriego Irvinga. Big Shot Bob, czyli Robert Horry, pokazuje znak pokoju, po czym dokłada drugą, pełną, otwartą dłoń. Pokazuje łącznie 7 palców. Po jednym za każde mistrzostwo, które zdobył w NBA. A Zion Williamson psuje kosz. Mabe. Bo wiecie, jest silny i ciężki i to jest tak zwany comic relief filmu. Ale czy wiecie, że Zion w ręku trzyma kubeczek Big Face Coffee, czyli kawusi z firmy samego Jimmy'ego Butlera? Gary Payton, najlepszy obrońca w 1996 roku, 9-krotnie powoływany do drużyny All Defensive Ligi, po prostu jeden z najlepszych obrońców na obwodzie w historii NBA, zatrzymuje autobus, mówiąc: nie przejdziesz przeze mnie. Oczywiste nawiązanie do jego umiejętności defensywnych. Kierowca przypomina pseudonim Paytona, The Glove, czyli rękawica, który otrzymał z powodu swych umiejętności gry w obronie. Skoro jesteśmy przy obrońcach, sygnalizacja świetlna pokazuje słynne machanie palcem Dikembe Mutombo, 4-krotnego najlepszego obrońcę sezonu NBA. Julius Erving otwiera drzwi, pytając, czy ktoś wzywał doktora, bo wiecie, doktor to jego pseudonim, a na następnym ujęciu widzimy ekipę koszykarskich OG. Rozpoznajesz wszystkich? To Ray Allen, Grant Hill, Dikembe Mutombo, Artis Gilmore, Richard Hamilton i Vlade Divac. Na obrazach widzimy Mosesa Malona, Giannisa Antetokounmpo, Allena Iversona, Willisa Reeda, Tima Duncana, Wilta Chamberlaina oraz Kevina Duranta, który po chwilę pokazuje się w pewnym ujęciu i podsumowuje to wszystko, mówiąc: a ja jeszcze nie skończyłem. Kolejny kadr to Devin Booker, podjeżdżający w jednym ze swoich Cadillaców. Często przyjeżdża nimi na mecze NBA, było o tym zresztą głośno, w szczególności podczas tegorocznych playoffów, a Michael B. Jordan mówi bardzo prawdziwe zdanie. Niektóre rzeczy są większe od koszykówki. are bigger than basketball. Po odjechaniu kamery widzimy, że Devin zaparkował pod muralem Kobiego Bryanta, tragicznie zmarłej w ubiegłym roku legendy NBA. Mural pokazuje jego dwie zastrzeżone koszulki, 5 pucharów mistrzowskich oraz tekst Be Legendary. Właśnie w ten sposób Kobe podpisał się na butach Devina Bookera w jego debiutanckim sezonie. LeBron James ma wyjątkową technikę na sadzonki. Używa swojego ikonicznego ruchu wyrzucenia kredy albo magnezji do rąk. James w ten sposób rozpoczyna mecze NBA od wielu, wielu lat. LaMelo Ball oraz Benny the Bull grają w klasyczną grę automatową NBA Jam. Oczywiście LaMelo prowadzi drużynę z Charlotte, sterując Larrym Johnsonem, Benny prowadzi Bullsów ze Scottim Pippenem. Ciekawostka? W tej edycji gry Michaela Jordana nie było. Gościa trzeba było namawiać sporo lat, zanim zdecydował się na występy w grach wideo, oczywiście pomijając niektóre pojedyncze przypadki. Plot twist? W sumie byłoby zabawnie, gdyby pod kostiumem Bennego znajdował się brat LaMelo, Lonzo, który od tego sezonu reprezentuje Chicago Bulls. Za nimi widzimy Jasona Tatuma, lidera Boston Celtics. Widok zabawkowego Penny'ego Hardawaya, Lil Penny'ego, dał mi ogromny uśmiech na twarzy. Reklamy z tą figurką były moimi ulubionymi za czasów, gdy byłem jeszcze gówniakiem. Lil Penny gra w szachy z Jerrym Westem, legendą Los Angeles Lakers, a po zakończeniu kariery sportowej także mistrzem podejmowania menadżerskich decyzji. Puchar Larry'ego O'Briena zajmuje trzecie krzesełko, oglądając szachowy pojedynek na szczycie. A przy tekście That's Just Fun w kadr wchodzi lekko uśmiechający się Kawhi Leonard. Idealny timing, w końcu wszyscy doskonale wiemy, że Kawhi jest fun guy. I'm a fun guy. W tle widzimy wyskakującą maskotkę Clippers, Chuck the Condor, który w następnej akcji otrzymuje crossa od gwiazdy Lakers, Antonego Davisa. Czy serio nawet w tak rodzinnej reklamie pojedynek Lakers vs Clippers musi wywyższać tę pierwszą organizację? Bez spiny, to tylko taki żart był. Isiah Thomas, kolejna legenda, tym razem Detroit Pistons, prowadzi oldschoolowego Hot Roda. Te samochody były bardzo popularne w połowie lat 50. Nawiązywały swym stylem do klasycznych modeli Forda. Jest to oczywiste odniesienie do motoryzacyjnej przeszłości miasta Detroit. Jadąc dalej widzimy Carmelo Antonego pokazującego swój słynny gest 3 palców w czoło. Ciekawostka? Ivan Shumpert w jednym z wywiadów powiedział, że to Rashid Wallace jest oryginalnym twórcą tej cieszynki. Carmelo po prostu zaczął jej używać i sprawił, że stała się tak popularna. Zwróciliście uwagę, że ta ściana za Carmelo składa się z plakatów reklamujących finały NBA z poprzednich 75 lat? Na telewizorze widzimy historyczne, klasyczne ujęcia. Wydaje mi się, że na pierwszym znajduje się Bob Cousy, ale jakby co, to potwierdźcie mi to proszę w komentarzach. Później widzimy finger roll George'a Gervina, wsad z linii rzutów wolnych Michaela Jordana, cieszynkę Stephena Curry'ego, mistrzostwo Janisa oraz Bucks, a rozwój ligi podsumowuje nie kto inny jak 11-krotny mistrz NBA Bill Russell. W luźnym tłumaczeniu, bogata gra staje się coraz lepsza. This game just keeps getting greater. W reklamie wzięło udział 20 legend NBA, 14 aktualnych gwiazd NBA, 7 maskotek drużyn, a główną rolę jak i lektorem jest Michael B. Jordan jako kierowca autobusu. To naprawdę wiele twarzy i nazwisk do upchania jak na tak krótką reklamę i efekt jest piorunująco pozytywny, choć i tak dziwi brak wielu innych legend czy gwiazd NBA. Michael Jordan czy Stephen Curry są widoczni tylko w formie highlightów. Takiego Shaquilla O'Neala nie widać kompletnie. Jak odpowiadają jednak twórcy reklamy, mamy tu do czynienia z pierwszym spotem, dotyczącym całego tego koszykarskiego uniwersum, jakim jest aleja NBA. Wiecie co to znaczy? Że w ciągu kilku następnych miesięcy całkiem możliwe, że otrzymamy kontynuację tej niesamowicie dopracowanej reklamówki i że taki Michael Jordan może się tutaj jeszcze pojawić. Cenię każdą próbę połączenia pokoleń, gdy w grę wchodzi jedna pasja. Reklamówka promująca 75. sezon pokazuje, że niezależnie od tego, czy lubimy basket współczesny, czy woleliśmy ligę w latach 90., czy może jeszcze wcześniej, zawsze jest okazja, by poświętować rozwój tego sportu i celebrować wszystko, co najlepsze w koszykówce. A na sam koniec mam dla Was ciekawą ofertę od Canal Plus Online, dzięki której możecie zakupić dostęp do rozległej bazy seriali, filmów i wydarzeń sportowych w cenie zaledwie 20 zł na miesiąc. Oferta jest skierowana dla wszystkich młodych osób w wieku od 18 do 26 lat. Produkcje możecie oglądać na dwóch urządzeniach jednocześnie. Jakby co, zrezygnować z subskrypcji można w każdej chwili. Warto sprawdzić tę ofertę. Link do niej znajdziecie w opisie pod tym filmem i w przypiętym komentarzu. Tyle ode mnie, miłego oczekiwania na start nowego sezonu NBA. Widzimy i słyszymy się jutro podczas profesjonalnego studia NBA o 20:30. Trzymajcie się, cześć!